Od 15 do 18 marca odbyły się w Szczecinie już po raz 9 ogólnopolskie spotkania studenckich teatrów debiutujących Start 79, w których udział wzięło 18 zespołów z całej Polski. Po zeszłorocznym starcie, który odbył się w Kielcach i konfrontacjach Teatru Studenckiego w Lublinie, wydawało się, że uznane sławy Teatru 100, 8 dnia, Pleonazmusa czy Teatru 77 przestały wreszcie odciskać swoje piętno na następcach. Otrząsnęli się oni z mitów i przestali bać się splamienia tradycji, a dysponując solidnym warsztatem i konsekwencją w poszukiwaniach, co było zresztą widoczne, młody studencki teatr zmusi wszystkich, by teraz go słuchano. Pełni optymizmu oczekiwaliśmy więc konfrontacji. Z uczestników startu kilka tylko zespołów potrafiło zainteresować swoimi propozycjami. Bufet Zawsze Otwarty, spektakl Teatru PSPS z Warszawy. Przedstawienie bardzo dojrzałe, z celowym i świadomym użyciem środków teatralnych, poparte dobrym warsztatem aktorskim. Ukazało konkretne sytuacje społeczne, presję i przemoc, zależność w relacji jednostka-ogół i odwrotnie. Podważyło wartość idei, zdarzeń i założeń. Nie łudźmy się, nie jest łatwo, ale wszystko zależy ode mnie. To jedno z końcowych zdań na dłużej utkwiło chyba widzom w pamięci. Teatr ICD z Poznania zareprezentował przedstawienie Nasza Lista Przebojów. Scenariusz został stworzony z 20 tekstów popularnych w ostatnich latach przebojów. Spektakl prosty i konsekwentnie do końca prowadzony. Grany bardzo dynamicznie i żywiołowo. Ironicznie przedstawił zniekształcający wpływ mas mediów na kulturę masową. Otarł się o rzeczywistość, w której powinno być miejsce dla pokolenia, które wstępuje. Dziwnie niemrawo i ociężale. Alias z Lublina zainteresował plastycznością swoich działań scenicznych, chociaż cały spektakl nie był najlepszy. Dopasowana do pierwotnego działania ruchowego, treść słowna była zbyt sloganowa, pozbawiona myśli przewodniej, mało konkretna i właściwie rozbijająca konstrukcję obrazów. Szkoda, bo sądzę, że spektakl ten, po wykluczeniu słów, byłby jednym z najlepszych na tegorocznych spotkaniach. Szczeciński Teatr Kana zwrócił uwagę wielką zwartością, konsekwencją i prawidłowym użyciem znaków i środków teatralnych oraz doskonałym wręcz aktorstwem wykonawców. Szkoda tylko, że nie wyszedł on poza perfekcją estetyczną, pozostając jakby nieby. Może jeszcze spektakl teatru Why Not z Wrocławia wart był obejrzenia przez swoją sympatyczną, zabawową konwencję. Chociaż grany w starym walijskim slangu, co pozbawiało go zupełnie komunikatywności. Wykonawcy nie próbowali nas na nic nabierać i bawili się doskonale sami, wciągając jednocześnie do tej zabawy publiczność. Na tym skończyły się spektakle godne uwagi. Więcej. Niektóre z nich nie powinny w ogóle zaistnieć. Ze scen wiało monotonią i nudą, przedziwnym egzystencjalnym bełkotem i łopatologicznymi sloganami. Jeden ze spektakli ostentacyjnie opuściła nawet rada artystyczna, o co wielu uczestników miało do niej masę pretensji. Wydaje się, że były one w pełni uzasadnione. Czy mają rację sceptycy, dopatrując się kryzysu teatru i kultury studenckiej w ogóle? Czy jest to kryzys, czy etap przejściowy do czegoś nowego? Jak mu zapobiec? Po tłustym roku, jakim niewątpliwie był rok ubiegły, rok 6 Festiwalu Kultury Studentów, siłą rzeczy przyszła kolej na rok chudy. Zdeterminowała to potrzeba odpoczynku, pewnej naturalnej pauzy kompensacyjnej, bo zaczynało brakować oddechu po festiwalu, trwającym przecież cały rok. Nieprawdziwe wydają się sugestie mówiące o kryzysie świadomości, kryzysie treści, którymi mógłby i miał przemawiać teatr studencki. Co spowodowało więc niepokojąco niski poziom prezentacji tegorocznego startu? Wydaje się, że przyczyn było wiele. Na pierwszy plan wysuwa się powierzchowne traktowanie uniwersaliów, jeszcze niedoświadczonych przez samych twórców. Czy też wybebeszanie siebie na zewnątrz w sposób wręcz natarczywy i w imię niewiadomego celu i niewiadomych idei. Co poprzez ten bełkot pragnięto osiągnąć?
Widoczna była bardzo mocno niedojrzałość intelektualna twórców, schematyzm. Obowiązująca moda startu 79 to człowiek chory psychicznie, ślepcy i retoryczne pytanie po co, którym podparła się większość teatrów. Czy możliwa jest zmiana tego stanu rzeczy? Wydaje się, że tak. Należy zmienić w końcu totalne smutactwo i roztkliwienie na pastisz i groteskę. Po starcie 78 wydawało się, że tą drogę wybierze młody teatr studencki. Spróbować wrócić do jednego z wyznaczników teatru studenckiego, teatru politycznego, mówiącego o sprawach aktualnych i dotyczących wszystkich. A takiego spektaklu podczas startu 79 nie było. Sytuacja wydaje się paradoksalna. Milczenie nie wynika przecież z braku tematów, które należałoby podjąć? Czyżby więc nie było potrzeby mówienia? A może to obawa przed odpowiedzialnością za swoje własne zdanie? Wyrwanie się z kanonu zamknięcia i hermetyczności, poszerzenie i pogłębienie dyskusji oraz wymiany poglądów. Tego niestety w Szczecinie zabrakło. Intelektualny rozwój i znalezienie własnej filozofii przez tworzących teatr uchroni ich od intelektualnych mielizm, których aż nadto nam zaserwowano. Pan się męczysz, paw się męczy, puść pan pawia. I masz pan spektakl, dopowiedział jeden z widzów, gdy ze sceny padło to zdanie. Dlatego też niech najmłodszych twórców zawsze kują słowa Ryszarda Majora. Powoływać do życia teatr studencki jest bardzo łatwo. Ale żeby nie był on firmą z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz miejscem rzetelnego myślenia i działania, trzeba oprócz reflektorów, magnetofonu i kilku metrów płótna mieć do dyspozycji wiedzę o człowieku i świecie, ukształtowany pogląd na temat celu swoich zamierzeń i przede wszystkim świadomość faktu, że działalność teatru jest działalnością społeczną, to znaczy działalnością funkcjonującą poprzez ludzi, wobec ludzi, dla ludzi, o ludziach, w imieniu ludzi i w ich interesie. Wy w ciemnościach reflektory chronią was, oświetlając tylko scenę na niej mnie. Jak na dłoni widać mą stężałą twarz, gdy przez mrok próbują oczy przebić się. Mikrofony wychwytują każdy dźwięk, mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd. Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk, wstrzymam myśli niekontrolowany prąd. Ja tu na krótko, kochani, pozwolicie, przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić. To dla was chwila, dla mnie całe życie. Nim zniknę, niech pokrzyczę krótką chwilę. Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma tę chwilę krzyku między wejściem swym i wyjściem. Każdy na jakimś instrumencie gra, choć nie każdego klaskuje się rzęsiście. Lecz ja wiem, ta krótka chwila długo trwa. Ale mam tyle, drodzy, wam do powiedzenia. Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz i ciągły szept, że to już koniec przedstawienia. Nie, jeszcze trochę mamy czas, bo widzicie, do stracenia nikt z nas nie ma nic i tyle. A więc krzyczmy krótką chwilę całe życie. Nim znikniemy głośno, krzyczmy krótką chwilę. Widzisz, że ktoś, nie mówię nic, nie było nic. Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos. Tam za kulisami wy możecie iść. Przejmuję program i prowadzę dalej go. Nie przerywać tego, co warholi precz. Nie dla niego tutaj płuca w strzępy rwę. Hej, akustyk chrypne, gorzej słychać mnie. Silniej wzmacniasz głos mój, teraz musi brzmieć. Rozciągnąć czas, ej, wy tam w mroku, czy wierzycie mnie, który wie, jak się w epokę zmienia chwilę. Otwórzcie drzwi i zaraz zobaczycie, jak marny czas, co gnębił nas, zostaje w tyle. Ktoś mi tutaj może powie, że już harczę, że już nie rozróżnia poszczególnych słów. Ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy, jeśli przerwę, nigdy nie zaśpiewam znów. Nowych chwytów na gitarze nie wyćwiczę, ale starych jeszcze dość, ja się nie mylę. Całe życie z sensem krzyczę, całe życie, więc pokrzyczę jeszcze, póki mam tę chwilę. Co się stało? Czemu ten reflektor zgasł? Kto wyłączył mikrofony mi? Gdzie jesteście? Kto stąd wyprowadził was? Kto zatrzasnął między nami drzwi? Niech chociaż skończę, bez puenty odchodzicie. A ma być śmieszna,
najważniejsza w wielkim stylu. I potrwa chwilę, jedną w całym życiu. Nim zniknę, niech rozśmierzę was przez chwilę.